Mam dwa pytania, staram się, żeby były króciutkie. Po pierwsze, tutaj ksiądz profesor mówił o tej relacji do egzystencjalizmu. Ja chciałbym właśnie pierwsze pytanie nawiązać, do tego. Co zrobić, kiedy, według Levinasa, to zrobić, kiedy inny staje się obcym, takim obcym jak u Alberta Camus na przykład w książce Obcy, czyli jak przełamać taką egzystencjalną obcość innego. I drugie pytanie, tutaj nie było mowy o języku w relacji do innego. Jak w takim razie, jaką rolę w takim razie odgrywa język i dialog według Levinasa właśnie w rozmowie? W końcu Levinas ma być też, uważany jest też za przedstawiciela, głównego przedstawiciela filozofii dialogu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te obydwa pytania. Postaram się pokrótce na nie odpowiedzieć. Co zrobić, żeby przełamać obcość innego? Pan zwrócił uwagę tutaj na filozofię Alberta Camusa. Ja myślę, że jeszcze bardziej radykalna postać egzystencjalizmu, gdy chodzi o inność i obcość innego, to filozofia Jeana Paula Sartra. Tutaj przywołam, proszę Państwa, to stwierdzenie, zwłaszcza które jest jakby typowe dla jego filozofii pierwszego okresu, bo warto widzieć, że gdy chodzi o Sartra, tam są też trzy okresy w jego filozofii. I to stwierdzenie, które znajdujemy w jego dramacie Wicklow przy drzwiach zamkniętych. L'enfer, c'est l'autrui. Piekłem jest dla mnie drugi człowiek. Otóż wielu współczesnych interpretatorów myśli Levinasa mówi tak. Po pierwsze, Levinas doskonale znał Sartra. Może mniej Camusa, ale Sartra bardzo dobrze jego dzieła. A Sartre się nawet spotykał na tych wieczorach filozoficznych u Marcela, o których on, Levinas, sam też wspomina. Przed wojną jeszcze. Przede wszystkim, jak przełamać? Mówią tak. Sartre w swojej filozofii dokonał tylko jednego kroku, a trzeba zrobić drugi. I tutaj kluczowa jest filozofia spojrzenia. Dla Sartra pierwszą rzeczą jest to, żeby patrząc na drugiego, traktować go przede wszystkim jako przedmiot. Jako przedmiot, który czuje się w tym momencie przeze mnie zmniejszony, upokorzony, bo co ja mogę zrobić, jeśli ktoś na mnie patrzy, traktuje nieczysto, właśnie przedmiotowo. Mogę tylko i wyłącznie odpowiedzieć swoim spojrzeniem pełnym nienawiści. Tam nie ma możliwości, żeby była jakaś normalna relacja między ja i ty, żeby była, w ogóle żeby, nie ma mowy o tym, żeby była miłość między człowiekiem a człowiekiem. Tam może być tylko nienawiść, ponieważ wszystko się sprowadza do tego schematu wziętego przez Sartra od Kartezjusza. Jest podmiot i są przedmioty. I obraz jego relacji z drugim, kilkakrotnie to wraca w jego twórczości, to obraz człowieka, który znajduje się na korytarzu hotelu. Jest korytarz hotelowy, od tego korytarza odchodzą drzwi do poszczególnych pokojów. Ja idę i naraz widzę, że ktoś jest przy jakichś drzwiach i schyla się swoim okiem do dziurki od klucza, żeby podglądać, co tam się dzieje. I ja go na tym podchwytuję. On się czuje upokorzony. Taka jest relacja między mną a drugim u Sartra. Pochwycony, upokorzony drugi człowiek. Levinas natomiast przekracza coś takiego. Trzeba podjąć problem spojrzenia. Tylko spojrzenie w swojej źródłowości nie jest spojrzeniem według Levinasa, które jest spojrzeniem Pana wobec tego, który jest upokarzany, a więc swego rodzaju niewolnika. By tu odwołać się do dialektyki Pana i niewolnika od Hegla. To jest spojrzenie kogoś oczywiście wyższego, ale kogoś, kto uczy mnie mego człowieczeństwa, to znaczy mojej odpowiedzialności za drugiego. Nie ma też mowy tutaj o miłości,
ale jest, ale też nie ma upokorzenia, jest odpowiedzialność i gdzieś w głębi znowu wraca to, co on wtedy mówił, tak tylko sygnalizując, czy mniej lub bardziej przybliżając dla tych, którzy czują Biblię, słowo Bóg. Jest tam wymiar wysokości. Przełamanie tej obcości, jaka jest typowa dla egzystencjalizmu Camusa, owszem, ale jeszcze bardziej Sartra, to według Levinasa powrót do Boga. Jeżeli sięgniemy do ostatniego wykładu, właściwie wywiadu Sartra, który się okazał tuż przed jego śmiercią, najbliższe otoczenie robiło wszystko, żeby w ogóle ten wywiad się nie ukazał, Sartre pod wpływem pośrednim, ale pod wpływem Levinasa mówi tak: cała moja filozofia dotychczasowa to jest jedno wielkie niepowodzenie. Trzeba zaczynać od nowa. Trzeba zacząć od Boga żydowskiego. Bo tutaj znajdujemy inspiracje, które pozwalają nam przezwyciężyć tę obcość, tak typową właśnie dla Sartra i całego tego ateistycznego egzystencjalizmu, i znaleźć fundament, który będzie mówił wprawdzie, tak jak Sartre, o pewnej asymetryczności relacji między ja a drugim, ale ta asymetryczność wcale nie będzie przekleństwem. Przeciwnie, będzie budowaniem czy początkiem mojego człowieczeństwa. I to jest pierwsze pytanie. Druga pana kwestia. Nie mówiłem nic na temat mowy o języku i o dialogu. Istotnie, powinienem, tylko w tak krótkim czasie trudno o tym cokolwiek mówić. Czy Levinas jest twórcą, czy należy do tych twórców filozofii dialogu? Jedni mówią tak, jedni mówią nie. Ale jeśli się przyjmie, że jest się filozofem dialogu, bo się przyjmuje tak zwaną zasadę dialogiczną, a ta zasada mówi, ja staję się ja dzięki ty, to trzeba powiedzieć, Levinas istotnie jest przedstawicielem filozofii dialogu. Jego analizy tyczące języka są niezwykle inspirujące i ciekawe. On też napisał cały bardzo ważny tekst na temat filozofii dialogu i na temat tego, czym jest dialog. On tam wprowadził bardzo ważne rozróżnienie między dir a di. Znowu znajdujemy się tutaj wobec trudności tłumaczenia. Dir to jest to, co można powiedzieć, samomówienie. Mówienie swoją obecnością, swoją dobrocią, jeszcze wcześniej, zanim się wypowie słowo. Bo jak się słowo wypowie, to już to jest to wypowiedziane, di, w jakiejś mierze zobiektywizowane. A tu chodzi o pewną postawę. My, odpowiadając na powołanie ze strony dobra, ku dobroci, musimy stawać się mówieniem dobroci, czyli dir. Zdając sobie sprawę z tego, że kiedy już to słowo padnie, ono już będzie zobiektywizowane. Ja myślę, że można tutaj odnieść to, co mówi Levinas, do tego rozróżnienia, które znajdujemy u Bubera, między relacją ja-ty, a ja-to. Jeśli już wypowiemy słowo, to ono już jako słowo zobiektywizowane nie jest tak nośne, jak wtedy, kiedy stajemy twarzą w twarz wobec drugiego.